Siemanko, witam w mojej kuchni. A w dzisiejszym odcinku rozpoczniemy budowę faremek. Jak możecie zauważyć, tutaj przydzieliłem każdemu zwierzaczkowi miejsce, to znaczy świnki będą razem na razie z miśkiem, ale myślę, że się nie pogryzą. Mam przynajmniej taką nadzieję, że się nie pogryzą. Owieczki mają swoją przestrzeń, króweczki swoją, tu też króweczki swoją, tu w ogóle handlarz jest, możemy sobie obczaić, co oferuje ciekawego, ale nic. Poza tym, znaczy tutaj akurat nie brzuskowe nasionko, ale przyznam szczerze, bo to jest i tak drogie, więc nic ciekawego. Konik tu jest jako jedyny sam, tam jest też ten drugi, ale niestety nie ma żadnej linki, żeby go przyprowadzić, a on się mnie za bardzo nie słucha, ale już mniejsza z tym. Pamiętajcie o tym, jeżeli materiał wam się spodoba, żeby zostawić łapeczkę w górę, jeżeli jesteście nowi na kanale, to koniecznie zostawcie subskrypcję, bo lecimy po 9000 subów. Dokładnie tak. A ja tutaj sobie elegancko, ładnie, jak ja to lubię nadużywać słowo elegancko, wyrąbię to drzewko. Tu pięknie kakaowe sobie rośnie. Także my sobie go tutaj przezbieramy i od razu na nowo zasadzimy. Cyk, 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 cyk. Widzicie, tego drzewka nie damy rady, bo musielibyśmy się windować bardzo w górę. Ale to nie jest istotne, bo teraz my możemy sobie zrobić coś takiego, że tu damy ten kakaowiec do kompostownika i mamy dwie kostki mączne. Także czadzior, jak będę potrzebował, i tutaj od razu sobie będę dawał do skrzyneczek, więc jest sztos. Te patyczki sobie możemy przyzbierać i dobrze, proszę państwa. Zabieramy się za budowę faremek, tylko do tego potrzebujemy sobie stworzyć odrębną platformę i wydaje mi się, że tutaj pójdziemy akuratnie w cobblestone. Także weźmiemy sobie tutaj troszkę kobla, może aż tyle nie, bo stworzymy sobie takie rozwidlenie w tamtym kierunku, to jest tutaj właśnie, tu, ale jeszcze przed tym dobrze by było tutaj zrobić taki jeden paseczek, albo w sumie nawet dwa i takich bloków. Okej, w sumie pochodnie mamy, jak coś, to super, to mnie cieszy. A jeszcze tutaj ten bloczek. I teraz pytanie, gdzie tu jest środek? Jedna z ta kratka, czyli tu w tym miejscu jest środek. Stworzymy sobie taki z cobblestone most i teraz tutaj robimy sobie taką platformę. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okej. Od razu dajemy sobie tutaj pochodnie, bo tu się mogą moby zrespić. Tutaj również dajemy sobie i tutaj po jednej pochodni też nie zaszkodzi. Tu jest 3 kratki, a tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli jeszcze o 3 kratki. No i dobrze, mamy to. Teraz będziemy potrzebowali trapdory. Trapdorów będziemy potrzebowali 8. Teraz jak mamy te 8 trapdorów, bo to będzie w taki sposób, że 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Będziemy potrzebowali jeszcze jeden tutaj kratkę zrobić, co najmniej. W sumie może nawet dwie kratki zrobimy. Też nie wiem, czy to nie powinno być o jeden poziom w górę, ale zaraz zobaczymy. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tu będzie 8 kratka i tu mają być trapdory. Tak, to powinno być ogólnie wyżej, więc będziemy musieli dać jakiś blok tutaj na dole. To musi być niestety wyżej, bo woda będzie się wylewać. Chociaż no teraz pytanie, nie, tak, musimy wyżej, to nie może być tak. W takim to układzie będziemy potrzebowali sobie zrobić slaby z kobla. I dzięki temu wzniesiemy się o tą jedną kratkę wyżej. Teraz tutaj w tym miejscu mają być właśnie deseczki, ale chyba dobrze by było, o właśnie, tutaj dokładnie tak, tu jak będzie i tu będzie tak wtedy. Tu jeszcze będziemy musieli chyba jedną kratkę dorobić, ale to chyba jak już to ze slabów. Tu będzie woda, w tym miejscu będzie woda. My potrzebujemy sobie tam nieskończone źródełko wody zrobić, ale to no problemo. No i dobra, podskoczymy sobie raz jeszcze tutaj do skrzyneczek. Tu jeszcze mam slabiki i tu sobie weźmiemy część tego kobla. Stack 22, no i okej. Oj, i tu znowu brakuje, to niedobrze, tak szczerze. Tu damy sobie po pochodni, tu ma być 9 kratek, bo to jest tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i dokładnie tutaj tak samo. Bo teraz ta woda, jak się ona będzie wylewać, aha, teraz się muszę zastanowić, bo to coś chyba zrypałem, ale nie mam pojęcia, co to dokładnie. No bo teraz jak my tutaj damy ziemię, bo też prawda jest taka, że my i tak jedną kratkę musimy w dół wykopać, bo inaczej ta ziemia nie będzie miała jak, nie będzie miała prawa rosnąć. Coś muszę sprawdzić, ja to sprawdzę i widzimy się po króciutkim cięciu. Okej, jesteśmy po króciutkim, aż to musiało zaskrzypić.
cięciu. Ja będę potrzebował, to sobie to wiaderko z wodą wezmę, to będziemy potrzebowali sobie takiej wody tutaj niestety, ale pozbyć, bo chyba tutaj źle ułożyłem trapdory. I my teraz będziemy potrzebowali, chociaż dobra, dajmy tak, tutaj, ojejku, nie, i tutaj właśnie, nie w tą stronę, a w tą stronę. Teraz, ojejku, teraz to chyba powinno działać, tak jak myślę, bo zerkałem sobie właśnie na poradnik. Tak jest, dobra, teraz będzie działać luksusowo. I pytanie, czy my jak teraz otworzymy... Tak, wszystko się gromadzi do tego jednej miejscówki, co mnie bardzo cieszy, bo teraz tutaj w tym miejscu będziemy potrzebowali sobie zrobić, damy w tą stronę, ale tu może, znaczy, dobra, damy z drewna, bo z koblem teraz troszeczkę będzie bida, ale myślę, że jak będziemy rozkopywać jednego bloka, to się wszystko ładnie, wszystko się tam odrobi. No jak będzie lawa, to już całkiem, czy z tą lawą nigdy nie wiadomo. Tutaj te pochodnie musimy pozabierać stąd i teraz jak my damy tutaj, to będzie nam dropiło tutaj, no to spoko, damy w ten sposób, okej. I teraz myślę, że możemy zasiać, zasiejemy sobie, będziemy potrzebowali motyki, to sobie zrobimy już z kobla. Dobrze, i tutaj pięknie sobie podskoczymy, tu będę musiał jakoś tak sobie to poprawiać, ale to... Na chillaucie zupełnym. Tak, będziemy potrzebowali również redstone, to znaczy będziemy potrzebowali na pewno jednego kobla stąd i w sumie trzy stone będziemy musieli przepalić, oj, koble będziemy musieli przepalić. Tu mam piecyk tak w ogóle. Ten piecyk dajemy sobie w takim miejscu, nie będzie tu. Trzy właśnie te koble. Tu musimy sobie stworzyć wajchę do uruchamiania, a tu musimy coś dać do przepalenia. Najlepiej chyba węgiel, prawda? Nie ma co. Tak, weźmiemy sobie tu. No, moglibyśmy trochę więcej tego przepalić. To się tam nic nie stanie. Dobra, ten jeden węgiel, albo dobra, te dwa węgle sobie jednak wezmę. Bo tak myślę, a dobra, dam, a jednak tak mi się wydaje, nie, trochę szkoda. Także nie. Tak, moglibyśmy w tym czasie troszkę tutaj polepszyć dojście do tego wszystkiego, czyli to tu, to właśnie tak byśmy zrobili. Od razu pochodnie tu ponadajmy, bo tu się mogą godziny respić. Nie no, jest luksusowo. W sumie taka faremka tymczasowa, bo jak będzie mi coś nie pasowało, to sobie poprzestawiam tak jak ma być. Ale na razie chcę, żeby jakakolwiek faremka była, bo pożywienia praktycznie nie mamy. W teorii coś tam jest, ale nie za dużo. Teraz będziemy potrzebowali redstone. Redstone, pytanie czy to jest jeszcze jedna pochodnia. I nie wiem, czy to nie było w ten sposób. Tak, redstone repeater. Dokładnie tak. I teraz... Potrzebujemy sobie to dać w tym miejscu, gdzie jest ta pochodnia. Tu dajemy na całą tą długość, a to dajemy tu. I wajcha. Nie ma wajchy? A jest wajcha, no właśnie. Coś tu nie działa. Ciekawi mnie czemu. O, teraz... Czyli tak to będzie zamknięte, a tak to będzie otwarte. Okej, może tak być. Dla mnie to nie stanowi żadnego problemu. Teraz możemy sobie coś zasiać. Weźmy na tapet może właśnie te sadzonki, bo tu jakieś plony pierwsze porosły. Nie boję się, żeby nie podeptać, dlatego pójdziemy sobie z tej strony. No właśnie, nie chciałem deptać, a wdepłem. Pożo. Na początku będziemy się wspomagać kostką mączną, ale z racji, że mam kakaowiec, to nie będzie stanowiło jakiegokolwiek problemu. Że my tutaj przezbieramy sobie. Też będziemy potrzebowali sobie zrobić, bo ja tutaj zasadziłem tą sadzonkę drzewa, ale tak naprawdę przydałoby się nam tutaj na 2-3 poziomy takie drewno dżunglowe sobie ponadawać tutaj przy platformie. Tak, żeby nie skakać. Bo tam, gdzie nie będziemy w stanie sięgnąć, to będziemy musieli się podbudować, a to bez sensu, tak? A, dzielec z tym kakaowcem tutaj powinienem. Tutaj, gdzie jest właśnie kompostownik. Widzę, że jest to ok. I możemy tam ruszać. Tu podskoczymy sobie w tak. Tu pierwszy wzrost. Ok. Sprawdźmy w ogóle, jak to się właśnie spróbuje. Nie no, jest czadzior. Jest czadzior. Teraz na całej długości tu sobie zasadzimy.
Nawet można byłoby marchewkę, marchewka tutaj widzę, że rośnie, także nie będę jej tak przeszkadzać. Niech to sobie spokojnie urośnie. Stołona damy, tu ziemię damy. Slaby tutaj to damy, a ten redstone zostawmy sobie tu. Dobrze, proszę Państwa. Nie wiem, czy ja tutaj pokazywałem. Tutaj zrobiłem taką przestrzeń dla żółwików i to będzie na pewno rozbudowywane. Będę chciał, żeby to było większe. No tak jak ja tak mówiłem o tym koblu, no z racji, że jeszcze nie mam tego generatora kobla, no to na razie tutaj się opieramy na tym drewienku. Ale jak będzie generator kobla, to te wszystkie deseczki sobie zastąpimy. Jeżeli chodzi o te zwierzątka, które są tutaj ulokowane, to ja też będę chciał, na razie o nich one tutaj będą, bo wszystko to się tak kisło przy środeczku. Tam jeszcze mam w ogóle pandę i tego konika. To mówię, tego konika tutaj nie przyprowadzę, bo nie mam żadnej liany. A pandę też dobrze byłoby gdzieś dać też w jakimś miejscu. Na razie dałem w tamtym miejscu, żeby... W razie gdybym po prostu rozkopował sobie tego bloka i wyskoczyłby jakiś tam zombiek albo jakaś tam zmutowana ryba, która będzie mnie atakować, to żebym omyłkowo nie zaatakowała tej pandy. No w sumie ten miś polarny też jest zagrożony, a jest tutaj, więc go w sumie również dobrze byłoby gdzieś bardziej tam ulokować, wtedy byłby bardziej bezpieczny, ale na razie myślę, że niech będzie tutaj. Mógłbym ewentualnie jakąś taką ściankę tutaj zrobić, ale myślę, że to nie ma takiej, aż takiej potrzeby. Po prostu będę musiał mieć na uwadze to, że jak będziemy opto... O, lamy teraz dropią z tego właśnie bloczka. To sobie tak ulokujemy. No i teraz znowu kolejne zwierzątko i pasowałoby kolejną przestrzeń. Więc to trzeba będzie wszystko sobie ładnie rozbudować. Aha, skoro my mamy tego właśnie gostka, to może byśmy go pokonali i mielibyśmy liany. Bo ja tak mówię o lianach, że ja nie mam... Że nie liany, tych linkach. To teraz pytanie, jak tam skoczyć. To znaczy, tym byśmy się musieli podbudować. Tutaj... Okej, okay, dobra, ja tu chcę sobie skoczyć, cyk, pyk, jedna krówka poszła, teraz dwie zostało, tak? Dobra, jedną pokonała, teraz ta została. Dobra, i po problemy, po kłopocie, teraz byśmy mogli faktycznie tak zrobić, że tego konika przyprowadzimy sobie tutaj, bo on właśnie na łódki, on tutaj niestety, ale... Nie wsiada, dlatego że jest taki duży. Jest to dosyć prawdopodobne. Chodź tu koniku. Okej, okay. I teraz tu go sobie popchamy i jest. Dobra, gorzej z tą lamą. Teraz, gdzie by ją dać? Gdyby te skrzynki może poprzesuwał, to by też by się zyskała jakaś taka przestrzeń. Ewentualnie tą lamę sobie damy tam. Ja ją na razie gdzieś przywiążę tutaj do płotka, bo tu trzeba będzie furtki zrobić. Wtedy ona mi nie wyjdzie stąd. Tu jest właśnie dżunglowe, to może jakieś takie dżunglowe furteczki byśmy poszli. Oj, no troszkę zrypałem, ale to nic. Raz, dwa. Okej, okay. I teraz możemy linkę zabrać, bo linka nam się przyda. I czadzior, niech tak będzie. Tu w ogóle byśmy zrobili taką dedykowaną skrzynkę na ten biom, co teraz, na ten poziom, co teraz jest. Dajmy sobie tą skrzyneczkę w jakimś takim miejscu, nawet niech będzie tutaj. Żarcie by się przydało, to weźmy te arbuzy chociaż. Oj, pozbyłem się tutaj tego arbuzika. Dajmy na tak, o w ten sposób. I trzeba byłoby wspomóc się kakaowcami, żeby pozyskać kostkę mączną, bo jednak te arbuzy, pomimo tego, że one mało dają jedzonka, to na 7 arbuzów wydaje się takie dosyć wystarczające do nakarmienia i pozyskania serduszek, gdy się je utraci. Weźmiemy sobie tego kakaowca i też trzeba będzie tutaj, ja tak na razie na tym drzewku się opieram, ale też trzeba będzie po prostu przy ziemi sobie takie coś zrobić. Dobra, dwa kakaowce, a my nie lecimy na owce. Oj, tam jest creeper, zombiak, o! Cała jump impreza. Ło, nie. Dobra. Poszedł. Nie oświetliłem wystarczająco. To był mój błąd. Byleby nie kosztowny. Okej. W sumie kość jest. Czemu ten szkielet nie chce do mnie iść? O właśnie, chodź. No chodź. O dobra. Teraz starczy, że ja ciebie ciach i mam kości. A kości to są kostki mączne. Okej, okay, teraz już się nie zrespił. Oj, ale ten zepsułem znowu. Tu jeszcze tam pochodnie. Tutaj. Dobra, już teraz się nie zrespił. Nie powinny się respić. Tu jest posiane. O, wystarczyło tylko dwa. Jakie tam byśmy też dali. Mm-hmm. I w pożo. Możemy sobie rozkopywać. Emerald. Tylko ja nie mam żelaznego kilofa. Muszę sobie skraftować.
Czy ja tu mam żelazo? Mam żelazo. A jak nie, to jest troszkę do przepalenia nawet. Tylko teraz pasowałoby patyczaki. Potrzebujemy sobie rozbudować tutaj tą platformę z lasu, ale jeszcze będziemy potrzebowali sobie ściąć to drzewo, dlatego ja tutaj pozwolę sobie wziąć jakieś takie bloki, żeby się podbudować, tylko teraz co by takiego ciekawego wziąć, nawet niech będzie ten gravel. No takie drzewka zawsze są przekichane, bo nigdy nie wiadomo, gdzie tu jeszcze jest jakaś taka tak zwana gałązka, ja to przynajmniej tak nazywam. Liście zaczynają znikać, więc tutaj najprawdopodobniej już więcej drzewek nie ma do zebrania, więc to sobie zetniemy, to sobie przezbieramy i tutaj od razu sobie ponasadzamy kolejne sadzonki. Nie mam pochodni. Dobra, nawet musimy zebrać w ten sposób. Lasek będzie konieczny do rozbudowy w celu pozyskania większej ilości drewna. Jako, że materiał jaki nagrałem wyszedł mi dosyć długi, a ja staram się, aby filmosy miały tak od 15-16 do 25-26 minut, z lekkim haczykiem ewentualnie, postanowiłem w skrócie opowiedzieć, jak proces został wykonany przed rozpoczęciem budowy MobGrindera. Po powstałej nowej platformie, na której ulokowałem drzewka dżunglowe, zasadziłem troszeczkę kakaowca, aby mieć na kostki mączne. Sama platforma w przyszłości niedalekiej będzie miała dwa pozostałe rozwidlenia, ale do tego jeszcze bardziej będzie potrzeba rozbudować, tak aby faktycznie duża ilość różnorodnych drzew mogło się na niej znajdować. W trakcie rozbudowywania powiedziałem sobie, że Mob Grinder będzie wykonany z drewna, gdyż jego obecnie mam najwięcej. W dalszym ciągu nie mam wiaderka z lawą, ale najprawdopodobniej już niedługo będzie nas czekał poziom piekielny, że tak to kolokwialnie ujmę. I tam można się tego wiaderka spodziewać. No i dobrze, możemy przejść już do dalszej części odcinka. Wszystko przerabiamy na deski i może jednak pójdziemy w te slaby. Trochę by się przydało. I zamiast tego to zróbmy to. Jabłuszko weźmy, zjedzmy. Arbuz. Jeszcze by się przydało te rybki. To my byśmy sobie je dali tutaj, do tych naszych żółwików. Tak. Dobrze. I teraz możemy przejść się tam i zacząć budować chociażby nawet most. Jakkolwiek zacząć. I tutaj stwórzmy sobie na początek czterokratkową platformę. Znaczy chciałem powiedzieć, że tutaj cztery kratki będzie, bo tu będę chciał, żeby spadały te moby. Czyli tutaj potrzebujemy sobie jeszcze tutaj zrobić taką przestrzeń. Okej, okay. Tylko to chyba i tak musimy podnieść o jedną kratkę w górę. No coś takiego. I teraz 21 kratek do góry. Tu jeszcze po pochodni jakieś dajmy. No i tu pasowałoby również. Ile kakaowca urosło, masakra. Gdzie my mamy tutaj? Tu jest węgiel, patyczaki. Patyczaki musimy skraftować sobie. A nie mamy. Dobra, bez sensu. Bez sensu kraftować jak mamy. Ewentualnie tam podłogę moglibyśmy, bo mamy trochę tego dżunglowego. To czemu nie skorzystać z takiej opcji? Tam też w ogóle jeden crafting by się przydał. I tutaj te sadzonki dajmy. I tu teraz raz, dwa. Jak tu jest jedna kratka, teraz druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma kratka, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta. Nie wiem, czy to nie jest za dużo. Może nie, trzynasta, czternasta, piętnasta, szesnasta. I teraz chyba po 10. 3, 4, 8, 9, 10. Tu jest jedno rozwidlenie. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu tak samo, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Z tej strony również 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz tutaj. Zrobimy jeszcze tutaj takie połączenie, bo materiał będzie bardzo długi, inaczej byłby jeszcze dłuższy. Nie sądziłem, że to aż tak tyle mi zajmie, bo zarówno tutaj wydobywanie drewna, musiałem to jeszcze sobie powiększyć, bo jakbym nie powiększył tego lasku, to bym w ogóle nie miał materiału do budowy tego mob grindera. Też chyba będę musiał się upewnić, czy aby na pewno dobrze zrobiłem, bo to jest 16 kratek. Ja tam gdzieś widziałem ten poradnik i coś mi tam świta 21 kratek, ale ja się boję, że po 21 kratkach to te moby wszystkie, one mi nie będą, to nie będą na hita, tylko że one już po prostu będą padać i mi po prostu same expo będzie wylatywało. Dlatego bym nie chciał, bo wolałbym, żeby było na hita, że na łapeczkę. W razie czego to ja sobie to wszystko potem wyrąbię. To na razie tutaj połączmy. Dobra, myślę, że to by było na tyle z dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał. Wiem, że być może z poprzedniego materiału się wydawało, że zrobimy po prostu ten mob grinder, że już będzie na gotowca, ale nie sądziłem, że dosyć dużo czasu mi akurat nie zajmie z rozbudową lasku. I też akurat nie, to jest ten klip wideo, akurat nie nagrywałem już następnego dnia, także dużo jest po prostu materiału i będę starał się jakoś to tak wszystko skondensować, żeby to nie było długie. Tak, żeby tak, nie wiem, 20 minut, 25, zobaczymy. Pamiętajcie, jeżeli materiał wam się spodobał, to żeby łapkować. Jeżeli jesteście nowi na kanale, to żeby subskrybować. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!